Były dyrektor TVP Katowice, a później pracownik tej stacji Tomasz Szymborski został zawieszony w obowiązkach. O sprawie jako pierwszy poinformował branżowy portal press.pl. Tomasz Szymborski został zawieszony mniej więcej w tym samym czasie, gdy w TVP Katowice doszło do zmiany na stanowisku dyrektora. Wówczas Maciej Wojciechowski został odwołany, a zastąpił go Łukasz Miąsik. Na razie nie wiadomo, dlaczego Tomasz Szymborski został zawieszony. Sam nie chciał dziś komentować w rozmowie z TVS tej sprawy. Komentarza odmówił nam także obecny dyrektor TVP Katowice. Zapytaliśmy o powody tej decyzji drogą mailową również biuro prasowe TVP, ale do czasu emisji materiału nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Według press.pl Szymborski miał zostać zawieszony za nieprawidłowości w pracy z dziennikarzami, których dopuścił się 4 lata wcześniej. Na tę decyzję nie miała wpływu Komisja Antymobbingowa TVP, która działała w katowickim ośrodku od listopada.